Słowo Boże w Księdze Jeremiasza, 29 rozdział, 13 werset uczy nas: A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. Tak właśnie powiedział Bóg, co jest zapisane w Księdze Jeremiasza. Gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. I tutaj ilustracją do tego fragmentu jest informacja, którą przekazał pewien człowiek, który, można powiedzieć, przedstawił taką informację o tytule: Moje pytania nie dały mi spokoju. Stanąłem przed małym kamiennym kościółkiem. Moje serce zaczęło walić, opowiedział nasz znajomy, którego tutaj przedstawiam historię. Mam wejść do tego kościoła, czy mi to pomoże, czy udzieli mi ktoś odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Tak jak większość ludzi z Bangladeszu, byłem wychowany w mahometanizmie. Recytowałem modlitwy 5 razy dziennie. Pościłem w czasie Ramadanu i uczęszczałem do meczetu. Jednak moje serce było puste. Dlaczego to uczucie niezadowolenia? Dlaczego moja religia nie przynosiła mi radości? Dlaczego nie miałem pewności, mimo mojej dyscypliny w modlitwie i postach? Czy to, co robię, jest właściwe? I dlaczego odrzucali mnie moi bracia, jak tego Józefa, o którym raz czytałem w Biblii? Mam wejść do kościoła, czy może lepiej nie? Tak się zastanawiał nasz przyjaciel. W końcu przekroczyłem próg, kontynuuje opowieść. Mężczyzna, który właśnie przemawiał, przerwał w środku zdania. Po chwili zaczął na nowo mówić, jednak znowu przerwał. Słuchacze zaczęli się niecierpliwić. Po raz trzeci starał się kontynuować swoje kazanie, jednak po chwili zamilkł. To jakiś dziwak, powiedziałem do siebie i zawróciłem w kierunku wyjścia. W tym momencie, gdy chwyciłem za klamkę, mężczyzna zaczął znowu mówić, a jego słowa trafiły w środek mojego serca. Przepraszam, drodzy słuchacze, wykrztusił z siebie. Gdy zaczynam mówić, czuję bardzo wyraźnie, że Bóg chce, abym zmienił temat. Wydaje mi się, że Bóg chce, abym zaczął mówić o pewnym mężu ze Starego Testamentu, o imieniu Józef, który został sprzedany przez swoich braci. Zdziwiony puściłem klamkę. Józef? To był przecież ten człowiek z Biblii, którego historia mnie tak dotknęła. Pełen napięcia usiadłem i zacząłem słuchać. W modlitwie bądźcie wytrwali, mówi list do Kolosan, 4 rozdział, 2 werset. I ten człowiek, którego pytania nie dawały mu spokoju, kontynuuje swoją opowieść. Młodzieniec z Bangladeszu wstąpił do kościoła, aby znaleźć odpowiedzi na nurtujące go pytania. I dlatego chciałbym, żebyśmy posłuchali dalszej części jego historii. Mówi on tak. Pomyślałem, ten mówca odpowiada na moje życzenia serca. Ten mówca opowiada moją historię. Dlatego po zakończeniu poszedłem do niego, poszedłem prosto do niego i zapytałem go: Jakim sposobem, skąd pan zna moją sytuację życiową? Ów mówca, ów kaznodzieja był nieco zirytowany, ale odpowiedział mi: Teraz rozumiem, dlaczego Bóg nie pozwolił mi przekazać nowiny przygotowanej na dzisiejsze kazanie. Było tak, jakbym słyszał wewnętrzny głos, który do mnie przemawiał. Nie mów twojego kazania, lecz mów o życiu Józefa. 3 razy przyszła mi ta myśl, 3 razy próbowałem ją zignorować i pominąć i mówić swoje przygotowane kazanie. 3 razy ta myśl paraliżowała mnie. I w końcu posłuchałem. Teraz rozumiem, że chodziło o ciebie. Bóg przyprowadził cię tutaj, abyś go poznał.
2 godziny spędziliśmy na rozmowie dotyczącej moich pytań, które mnie prześladowały. W przebiegu tej rozmowy stało mi się jasne, że Jezus Chrystus jest odpowiedzią na wszystkie moje pytania. On przyszedł na ten świat, aby nas zbawić, ratować od życia bez sensu i od zwątpienia, od samotności i od trącenia, ale przede wszystkim, aby nas uratować od konsekwencji naszych grzechów. Uwierzyłem w Pana Jezusa. Jeszcze tego samego wieczoru modliłem się do Jezusa Chrystusa i przyjąłem Go jako osobistego Zbawiciela. Później zostałem wygnany z mojego rodzinnego domu, jednak Pan Jezus Chrystus jest wierny. On mnie nie pozostawił samego. Wytrwale się do Niego modliłem, aby Bóg dał mi sposobność skonfrontować moich rodziców i rodzeństwo z Ewangelią. Jakaż łaska, że jeden po drugim uwierzyli Ewangelii i nawrócili się do Jezusa Chrystusa. Ten przyjaciel, który złożył to świadectwo, na pewno przekręcę imię i nazwisko, nazywał się Pintu Hossain. A co z tobą? Uwierz Pana Jezusa Chrystusa, abyś był zbawiony. Jeśli uwierzysz Pana Jezusa Chrystusa, będziesz raz na zawsze zbawiony, nieutracalnie, z łaski Bożej, na podstawie tego, co doskonale Pan Jezus Chrystus wykonał na drzewie krzyża. Uwierz zatem w Pana Jezusa, abyś był zbawiony.